Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku Top 25 gier jasińskich. Tym razem Wam pokażemy miejsce od 10 do 6. Serwis www.gramy.pisz.pl. No to zacznijmy od 10 miejsca. Dziesiąte miejsce zajmuje gra pod tytułem Siedem cudów świata. Jest to dość duża gra, w której oczywiście mamy siedem cudów. Na przykład taki cud. Jest 7 oczywiście. Piramidy też mamy. Mamy 3 rundy. 3 etapy. Mhm. W każdym jest kubka kart. Mamy również pieniążki. Na początku zaczynamy z 3 pieniążkami, tak? I punkt zwycięstwa. Mi gra, dlatego ta gra mi się podoba, dlatego że znów są te emocje. Może ja wygram, ale nie, bo tam ktoś buduje coś i może on wygra przez punkty zwycięstwa. Jak wiecie, ja lubię takie zwyczajne gier. Jest to gra karciana i bez żadnych kostek. No i po prostu jest fajna. Miejsce 9 zajmuje gra Horror Bar. Chyba ja bardziej lubię tą grę od ciebie. No, fajna jest, bo też jest kooperacyjna. Czyli przeciwko grze. Ale nasz tata najbardziej tą grę lubi z nas. To są emocje jak w siedmiu cudach. Tu może gra wygra, ale nie, bo my zaraz będziemy mieli zapieczętowane 6 bram. Potwory trzeba zabić jakieś też. Plansza jest duża. Instrukcja ma. Też są ponad 24 strony. I miała takie kostki różne, w różnych kolorach. Karty przedwiecznych i bohaterów. Karty bram. Karty przedmiotów zaklęć. Też mamy mniejsze dodatki. Można sobie dokupić specjalne kości do horroru. A w dużych dodatkach zawsze są plansze. Proponujemy kupić duży stół do horroru Warka. Także w talizmanie, który był w poprzednim odcinku. Miejsce 8 zajmuje Agricola.
dużym warkiem. Może ja wygram, może ja. Ale nie, bo tamten idzie w zwierzęta. To jest taka... Dyra... Te zwierzątka, niektóre mi się bardzo podobają. Tutaj mamy różne zwierzątka. Trzeba wykarmić rodzinę, którą mamy w żetonach. Mamy także domy i karty, które nam pomagają. Na przykład karta, na karcie jest napisane 4 drewienka. To tam musimy położyć drewno, takie, które mamy. Są właśnie znaczniki drewna i tak dalej. Inne. I jak wejdziemy na to pole z na przykład glinami, no, to zabieramy je do siebie. To ta gra nie jest kooperacyjna, ale jest bardzo ciężka. Siódme miejsce zajmuje Eldritch Horror. Gra tak samo kooperacyjna. W takiej grupie są wszystkie kooperacyjne. No, z tej serii. Znowu może ktoś tu wygrać. Przed wiecznym wygrać. Ale możemy my. Plansza duża. Tu mamy serduszka, które nam się wysypały. Właśnie. Karty przedwiecznych. Znaczy tajemnice. Przedwiecznych. Przedmioty. Musimy chyba... karty miast. Pamiętam, trzy tajemnice rozwiązać. Tak, żeby wygrać. I karty postaci. Mi się ta gra średnio podoba. Ale naszemu tacie się ta gra podoba bardzo. Bardzo, bardzo. Nasz ta bardzo lubi taki klimat. No. Szóste miejsce zajmuje Carcassonne. Gra z miastami. Kafelki są. I układamy różne, na przykład. Takie kafelki na przykład. Tutaj mam pokazane różne takie miasta, drogi. A tutaj jest... W tym dodatku dostaje się woreczek na kafelki. Za to ten dodatek jest wredny. Mamy tu smoka, który nam może, jak na nasze pole wejdzie, może nam zjeść ludzika. Kafelek z księżniczką, jeżeli ktoś nam dołoży, a na mieście mamy ludzika, to musimy go zdjąć. Natomiast wróżka, jak się porusza smok i mamy wróżkę na swoim kafelku, to smok nie może nam zjeść ludzika. Mi się ta gra akurat bardzo podoba. Myślę, że mojemu tacie też. Nie. Znowu taki sam klimat. Może mi to wszystkie klimaty się podobają. No tak. Może ktoś wygra, ale nie, tam ktoś może wygrać.
Jeszcze mamy. Kafelki ludzików. Mamy też planszę, gdzie zaznaczamy, ile mamy kwiatów. Taki jest ludzik. To jest świnka. W tym dodatku. Jest też budowniczy, który wygląda dla mnie jak kucharz. Ale nie będę się awanturował. No i to koniec tego odcinka. Zapraszamy Was na kolejny odcinek, który będzie już za parę dni. Pa!